krwawa tajemnica kamienicy Mariana Banasia. Historia krakowskiej kamienicy przy ulicy Krasickiego 24 mogłaby posłużyć za scenariusz filmu kryminalno-sensacyjnego. Budynek, który zyskał sławę za sprawą hotelu na godziny, skrywa w sobie mroczne dzieje rodziny Stachowskich, którym piekło zgotował Piotr Hyszko. Od złodziejaszka do mordercy. Sylwestrowa noc 1951 roku na zawsze zapadła w pamięć mieszkańcom Wróblowic. Noworoczną zabawę w remizie we wsi, a dziś jednej z dzielnic Krakowa, przerwał przenikliwy krzyk. W pobliskich krzakach znaleziono poranione ciało młodziutkiej Irenki. Wstępne oględziny wykazały, że morderstwo miało motyw seksualny, gdyż córkę państwa Hyszków zgwałcono. Podejrzenia natychmiast padły na starszego brata dziewczynki. 17-letni Piotr był dobrze znany miejscowym. Miał łatkę drobnego złodziejaszka i chuligana, któremu niejeden wróżył karierę przestępczą. Druga z sióstr, stając w obronie brata, dała mu jednak niepodważalne alibi. Sprawca zabójstwa kilkuletniej Irenki pozostał niewykryty. Tymczasem Piotr kontynuował szemrane interesy. Wkrótce za kradzież kur na rok trafił do więzienia. Wyszedł, by po chwili znów wrócić za kratki. W 1958 więzienne mury stały się dla niego domem na kilkanaście lat, co było pokłosiem potwornej zbrodni, jakiej dopuścił się młody recydywista. Piotr postanowił ukraść dwie krowy swoim sąsiadom. Jak na złość, robota od początku nie szła po jego myśli. Chlebicki nakrył go na gorącym uczynku. Gdy dołączyła do niego żona wiedziona okrzykami, między młodym Hyszką a gospodarzami wywiązała się szarpanina. W pewnym momencie Piotr wyjął brzytwę i zaczął dźgać nią małżeństwo rolników broniących dobytku. Gdy ci, zranieni, opadli z sił, chłopak niechlujnie schował ostrze i zabrał zwierzęta, pozostawiając na podwórku dwa trupy w kałuży ciepłej krwi. Niedaleko domu czerwone ostrze brzytwy z przylepionym doń siwym włosem wystające z jego kieszeni zwróciło uwagę przechodzących milicjantów. Za podwójne morderstwo skazano go na dożywocie. Później wyrok obniżono, aż w końcu pod koniec lat 70. Hyszko ponownie był wolny. To właśnie wtedy rozpoczął się ponury rozdział w historii krakowskiej kamienicy przy współczesnej ulicy Krasickiego 24, w której przestępca dostał przydział mieszkaniowy. Miłość dla pieniędzy. Piotr mieszkał pod Trójką, więc sąsiadował z Heleną i Herminą, córkami państwa Stachowskich, bogatych mieszczan, do których kamienica należała przed wojną. Ich brat Henryk z rzadka zaglądał do domu. Był skłócony z Heleną, ponieważ nigdy nie zaakceptował jej małżeństwa z wieszczkiem. Ich relacji nie poprawił nawet rozwód kobiety. Drugi brat, Edward, zmarł wcześniej. Wraz z przejściem kamienicy w państwowe ręce jej stan stopniowo się pogarszał. Administracja publiczna nie garnęła się do remontów, a Henryk, Hermina i Helena nie zamierzali finansować napraw z własnych oszczędności. Tym bardziej, że lokatorzy z przydziału często sami zamieniali kwatery w meliny, spraszając do nich szemrane towarzystwo, w tym skorumpowanych milicjantów z Podgórza. Natura Piotra szybko dała się we znaki mieszkańcom osiedla. Mężczyzna często wszczynał pijackie awantury, podczas których wymachiwał siekierą i groził współlokatorom śmiercią. Mimo to o jego względy zaczęła zabiegać młodsza z córek Stachowskich. Nowy związek miał być odtrutką po nieudanym małżeństwie, a mężczyzna wydał jej się idealnym kandydatem na głowę rodziny. Oczarowana partnerem i nieświadoma jego przeszłości, bez problemu dała się zwieść wizją ślubu i wspólnego życia z gromadką dzieci. Hyszko od początku miał inny, perfidny plan. Relacje z Heleną traktował jak przepustkę do przejęcia nieruchomości. Wiedział, że jego przybrana szwagierka jest dużo starsza i schorowana, w związku z czym nie będzie dla niego przeszkodą. Podobnie jak Henryk, który niemal nie utrzymywał kontaktu z siostrami. Ciało w kawałkach.
9 listopada 1981 roku Kraków obiegła informacja o zaginięciu Urszuli Seweryn. Kontakt z nią urwał się po tym, gdy wsiadła do autobusu, który miał jechać na teren Wróblowic. Jej koleżanki i znajomi nie potrafili pomóc, zgodnie twierdząc, że ucieczka z domu nie była w stylu dobrze wychowanej i grzecznej nastolatki. Milicję zaniepokoił fakt, że wujkiem Urszuli był Piotr Hyszko. Kryminalna przeszłość mężczyzny natychmiast rzuciła na niego cień podejrzeń. Tym bardziej, że jedna z koleżanek Uli zeznała, iż feralnego dnia jej uwagę zwrócił mężczyzna, który wsiadł za 11-latką do autobusu. Spośród pokazanych jej zdjęć wskazała na fotografię przedstawiającą Hyszkę. Po wytypowaniu mężczyzny służby od razu ruszyły do kamienicy na Krasickiego. Milicjanci zapukali do drzwi. Otworzył im Piotr. Był zaskoczony wizytą funkcjonariuszy i mówił, że nie ma pojęcia, gdzie jest jego siostrzenica. Choć w mieszkaniu na pierwszy rzut oka nie było śladu dziewczynki, milicjanci wyszli przed budynek i postanowili użyć psa tropiącego. Ten po powąchaniu chusty dziecka ruszył wprost do mieszkania zajmowanego przez Piotra. Czworonóg pobiegł do stojącego nieopodal łóżka i zaczął pod nim drapać. Po chwili wydobyto stamtąd dziewczęce majtki. Helena, nie zwróciwszy uwagi na znalezisko, potwierdziła słowa Piotra i powiedziała, że w dniu zaginięcia dziecka partner cały czas był z nią. Do makabrycznego odkrycia doszło niedługo potem, gdy natrafiono na zwłoki dziewczynki. Jej rozkawałkowane ciało było porozrzucane w różnych częściach miasta. Nogę znaleziono w Wiśle, a głowę w stawie na Salwatorze. Ludzie zaczęli plotkować i łączyć sposób działania mordercy z zajęciem Hyszki, polegającym na zbieraniu złomu. Twierdzili, że dziewczynkę rozczłonkował w piwnicy, a części jej ciała powywoził wózkiem. Fałszywy cinkciarz. Mimo podejrzliwości graniczącej z pewnością co do tego, kto zabił Urszulkę, brakowało dowodów, które jednoznacznie obciążyłyby Piotra. Śledczy nie byli nawet w stanie podważyć alibi, jakie dała mu konkubina, choć kilkukrotnie próbowali przekonać ją do zmiany zeznań. By przymknąć Piotra choć na chwilę, wykorzystano fakt, że należał do Solidarności, do której zapisał się w krakowskim Hydropolu. W więzieniu Hyszko pędził bimber, dzięki czemu szybko zjednał sobie współosadzonych. Ci byli przekonani, że dzielą cele z politycznym wywrotowcem i cinkciarzem, a nie facetem podejrzanym o pedofilię i morderstwo dziecka. Z powodu braku nowych, solidnych dowodów sprawę zabójstwa Urszuli Seweryn umorzono. Po wyjściu na wolność Hyszko nie zamierzał folgować nikomu, kto obwiniał go o zbrodnię. Rzucił się w alkoholowy cuk i planował, co zrobić, by szybciej przejąć gmach przy Krasickiego. Sąsiadom regularnie uprzykrzał życie czarnym, śmierdzącym dymem z komina. Co wypił nieco więcej, biegał z siekierą i wykrzykiwał, że wszystkim poobcinałby. Na prośbę Piotra Helena odesłała Herminę do domu starców, gdzie ta zmarła na początku lat 90. Co więcej, kolejny raz między młodszą z sióstr a Henrykiem wybuchła kłótnia. Jej świadkiem był Marian Banaś, którego Henryk rzekomo spotkał po drodze i razem z nim poszedł do kamienicy. Brat nie mógł pogodzić się ze stopniowym wyprzedawaniem majątku Stachowskich i rządami tyrana. Helena, nie zwracając uwagi na rodzinny konflikt i w obawie przed utratą partnera, stanęła po stronie ukochanego. Podwójne życie. Gdy do kamienicy wprowadziła się Mirosława, Helena i Piotr zaczęli oddalać się od siebie jeszcze bardziej. Wieszczkowa od początku nie lubiła o wiele lat młodszej od niej Mirki. Traktowała ją jako zagrożenie. Nie myliła się. Nowa lokatorka wpadła w oko Piotrowi. Przez wiele następnych lat mężczyzna prowadził podwójne życie, łącząc romans z młodą kobietą i związek ze spadkobierczynią kamienicy. Łysinę maskował charakterystycznym tupecikiem, czemu zawdzięczał ksywę peruka. Oszukiwanie Heleny nie było trudne. Miała sporą nadwagę i była zniedołężniała, dlatego rzadko ruszała się z łóżka.
Hyszko całkiem odseparował ją od rodziny i sąsiadów. Nie pozwalał na wizyty księdza, odbierał od listonosza jej rentę i przechwytywał korespondencję. Zgadzał się na odwiedziny lekarzy, ale tylko wtedy, gdy był w pobliżu i mógł przysłuchiwać się rozmowie. Każdego dnia zabierał wiadro z fekaliami i przynosił posiłki, które gotowała Mirosława. W miarę upływu czasu z troskliwego opiekuna przeistoczył się w oprawcę, czerpiącego satysfakcję z fizycznego znęcania się nad kobietą. Wiązał ją i bił kablem. Nawet to nie przeszkadzało zaślepionej miłością i karmionej kłamstwami Helenie udzielić mu pełnomocnictwa do zarządzania nieruchomością. Zachęcony sukcesem jeszcze mocniej zaczął dawać się we znaki lokatorom. Całymi dniami siedział w piwnicy, gdzie przetapiał stal. Wieczorami, podchmielony, wywoływał karczemne awantury, podczas których wykrzykiwał, że podpali kamienicę. Gdy w 1994 roku stan zdrowia Wieszczkowej znacznie się pogorszył, Hyszko zaczął częściej wzywać do niej karetkę. Liczył na to, że sanitariusze zabiorą ją do szpitala, czym uwolnią go od uciążliwego obowiązku. Kiedy w marcu 1995 roku kobieta z podbitymi oczami ponownie odmówiła hospitalizacji, Piotr postanowił sam rozwiązać problem. Pusty pokój. W 1997 roku Mirosława, ośmielona alkoholem, postanowiła rozmówić się z Heleną. Chciała wreszcie mieć Piotra na wyłączność, a poza tym była już zmęczona codziennym i trwającym od wielu lat gotowaniem jej obiadów. Do pokoju Wieszczkowej wraz z kolegą Hyszki, któremu ten potajemnie udzielał schronienia, zakradła się przez okno. Klucz do drzwi Hyszko trzymał przy sobie. Kiedy weszła do środka, w spowitym ciemnością pomieszczeniu, trudno było jej cokolwiek dostrzec. Po chwili jej oczy przyzwyczaiły się do ciemności. W skąpym świetle księżyca zauważyła, że pokój jest niemal pusty i zdewastowany. Tynki skuto, a podłogę zdarto. W pewnym momencie do środka z impetem wpadł Hyszko. Był pijany i miał obłęd w oczach. Zaczął grozić Mirce tym, że zaraz pójdzie po siekierę i ją zabije. Na szczęście jej oraz towarzyszowi udało się wydostać z mieszkania. Kobieta natychmiast poszła do pobliskiego komisariatu, gdzie opowiedziała całą historię. Przerażona stwierdziła, że Hyszko najprawdopodobniej zabił swoją długoletnią partnerkę, a teraz to jej chce zrobić krzywdę. Powiedziała, że znęcał się nad nią i zastraszał przez ponad 10 lat. Zbrodnia bez ciała. Z racji niepokojącej relacji Mirosławy, policja postanowiła zatrzymać mężczyznę. Ten tłumaczył, że Helena wyjechała do rodziny w okolice Rzeszowa, a bałagan w mieszkaniu jest wynikiem remontu, który postanowił przeprowadzić pod jej nieobecność. Sąsiedzi wypytywani przez policjantów o Helenę i Piotra od wszystkich słyszeli to samo. Mówiono, że Hyszko latami terroryzował mieszkańców, pił i groził im śmiercią, a Helena, zakochana w nim na zabój, wierzyła w jego kolejne bajeczki. Wskazówką dla śledczych była wiadomość o zdarzeniu, do którego doszło około 2 miesięcy po ostatniej wizycie pogotowia u Heleny. Wówczas z komina kamienicy przy Krasickiego 24 wydobywał się czarny, tłusty dym. Policjanci podejrzewali, że Hyszko rozczłonkował zwłoki i spalił je w piecu. Niestety, nie natrafili na żaden dowód, który utwierdziłby ich w tym przekonaniu. Nie potwierdziły się też przypuszczenia, zgodnie z którymi ciało mógł ukryć w rodzinnym grobowcu Stachowskich. Badania wanny z mieszkania przy Krasickiego, znalezionej na skupie złomu, również okazały się bezskuteczne. Mimo że do poszukiwań wykorzystano georadar, Heleny nie znaleziono. W sprawie Heleny przesłuchiwano m.in. wspólnika Piotra, Mariana, z którym ten od czasu do czasu chodził na włam. Zeznał, że Hyszko pewnego razu wskazał mu skałki Twardowskiego, po czym wrzucił kamień w najgłębszą wodę. Sugerował, że tu utopił ciało Wieszczkowej, lecz nie udało się tego potwierdzić.
Kamienica dla Banasia. Mimo braku twardych dowodów w 1998 roku prokuratura oskarżyła Piotra Hyszkę o to, że pozbawił życia Helenę Wieszczek. Opierając się na poszlakach, uznano, że zamordował ją wiosną 3 lata wcześniej, a ciało spalił w piecu w piwnicy. Proces miał ruszyć w styczniu 1999 roku. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, sąd zezwolił, by oskarżony odpowiadał z wolnej stopy. Kiedy w dniu rozprawy nie stawił się na sali sądowej, do kamienicy wysłano radiowóz. Jak się okazało, Hyszko zmarł z powodu nieuleczalnej choroby neurologicznej. Miał 65 lat. W 2000 roku sąd uznał Helenę Wieszczek za zmarłą. Wkrótce miasto oficjalnie zwróciło kamienicę Stachowskim. Jej jedynym spadkobiercą był Henryk. Wcześniej przez kilka lat nieruchomość próbowała odzyskać jego siostra, jednak odmawiano jej ze względu na brak dokumentów dotyczących przejęcia. Kilka miesięcy później Henryk przepisał wspomnianą nieruchomość i niewielki dom z działką w Szczepanowie swojemu przyjacielowi Marianowi Banasiowi, obecnemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Henryk był AK-owcem, a z Marianem Banasiem poznał się w Solidarności. Nie miał dzieci, jego żona zmarła wiele lat wcześniej. W zamian za darowiznę zobowiązał kolegę do dożywotniej opieki i zorganizowania pochówku. Henryk Stachowski zmarł w 2007 roku. Wyrachowanie, chęć zaspokojenia pragnień i żądza pieniądza doprowadziły do krwawego finału. Choć Hyszko odpowiedział jedynie za zamordowanie państwa Chlebickich, dużo wskazuje na to, że miał o wiele więcej na sumieniu. Ile osób zabiła bestia w ludzkiej skórze? Tego nie dowiemy się nigdy.